Siemanko, witam z tej family. Witam was w tym odcinku na moim kanale, a dzisiaj sobie gramy właśnie w właśnie Prowincję Świata, kolejny odcinek, a dzisiaj jest odcinek właśnie, że kraj właśnie Wiktora Superzio versus Westruś. To oczywiście jest taki wielki kraj, największy ze wszystkich, więc myślę, że wojna dla Wiktora Superzio nie będzie ciekawa, bo porównajcie sobie kraje. Ten bardzo jasny zielony to jest kraj Wiktor Superzio, gdzie klikam, a ten czarny to jest Westruś, to nie? Kurde, ale dobra, to się zaczyna, bo Wiktor Superzio to wybrał i po prostu, więc ja za niego nie decyduję, nie? Zaczyna przyjmować sobie tereny Westrusi. To nie? I ten. I kraj Wiktora Superzio to jest ten z flagą zieloną, pomarańczową, białą i ma 93 prowincje. Nie patrz się na te 30, tylko na 93 prowincje, co nie? No, no i właśnie to się tak zaczyna, to Westruś zaczyna atakować ten właśnie kraj Wiktora Superzio i ten film myślę, że się będzie nazywał właśnie Wiktor Superzio versus Westruś. Ona długo trwa już, bo Wiktor Superzio nawet jest silny, bo trochę sobie przejął. Ale prowincje jego szczerze spadły. Tu za to jest atakowane, tu od tej niektórych stron. Teraz padły mu bardzo mocno prowincje. Jak to będzie oglądał Wiktor Superzio, to myślę, że będzie się stresował, bo może stracić swój kraj nawet. Wiktor Superzio w sumie zrobił takie coś, takie odcinki kraju, ale tu Westruś się nie poddaje i przejmuje tak jego kraj. I tu od tych stron, co nie? Ale Wiktor Superzio i tak się nadal cały czas próbuje się nie poddać i próbuje, bo mówię, ostrzegam, niektóre kraje mogą być mocne, a nie wszystkie są mocne oczywiście, ale po wielkości krajach najczęściej mogą być mocne, a niektóre nie. Westruś jest już taka. Bo Wiktorowi Superzio widać, że się mu ciężko walczy, bo jego kraj nie może sobie poradzić dokładnie z tą wojną. Tu jeszcze tak przejmuję. Teraz tak. A Wiktora Superzio tak przejmuje. Co nie? Pisałam przez chwilę z nim i powiedział, że chce zaatakować Westruś. No i teraz na razie coś się prezentuje. Kraj Wiktora Superzio. Westruś jeszcze tu tak atakuje. I tak. I właśnie w tym momencie Westruś dzwoni właśnie ten do dokładnie Nowej Zelandii. To tak wygląda. Halo, Nowa Zelandia. No tak, co chcesz? Co chcesz? Poproszę wojska i może zaatakujemy razem kraj Wiktor Superzio, bo po prostu atakuje mnie bezpowodowo. Okej, okay, no to do roboty. No i wtedy się zaczęła walka dwa kraje versus jeden kraj. No to już jakby nie będzie się już dobrze prezentował. Teraz, no i Westruś zadzwoniła. Mały co? I możesz jakby Wiktor Superzio napisać dokładnie do, na przykład zadzwonić do jakiegoś kraju, napisz mi jego nazwę. To wtedy ten, jak napiszesz, to wtedy
może ci pomóc, a może nie. Na przykład Nowa Zelandia pomaga też bestrusi cały czas, ale jakby nie w Europie, tylko Victor Sperzio, jego kraj, cały czas, no wojna jest długa, wojna długo trwa, bo kraje cały czas się przejmują. Teraz tak, Nowa Zelandia dzwoni do Bestrusi. Halo Bestruś? No, co chcesz? Chodzi o to, że tutaj przyjąłeś te kraje tak, że mnie ogrodziłeś i teraz nie mam jak przyjąć kraj Wiktora Superzio i teraz nie wiem, co mam zrobić. Mam te kawałki niektóre przejąć, żeby pokonać się razem z tobą, czy... bo nie wiem. No dobra, ci pokażę jakie części, okej? Okay? Okej. Okay. Tylko tą część, którą ci przyjąłem, dobra? Okej. Okay. O kurde, Wiktor, super, że zaczyna mi tak przejmować ten kraj. Za długo się rozmawialiśmy, nie miałem kontroli i zapomniałem o tej wojnie. Oka. No, Wiktor, super, twój kraj się stał potężny. To dokładnie kraj Bestruś spuszcza bombę atomową. Jest szansa, że ci dużą część kraju przejmie. Bomba atomowa, jak spadła, przyjęła ci takie prowincje i trochę tego kraju. Teraz dzwoni z Nowa Halo, Bestruś, bo ty spuściłeś bombę atomową, trochę mnie tknęło i mi przejąłeś jakby. Mamy skończyć to już? O kurde, sorry, oddaję ci tereny. O, dzięki. Para dalej atakować Wiktora Superzio, żeby się nie stało to, co dalej. To wcześniej. Racja. Kraj Wiktora Superzio znów zaczyna przyjmować. Jego kraj, no, trochę spadło prowincji od początku wojny. Ma chyba jakieś 93, a teraz mu się trochę powiększyło, ale no. Na razie to dobrze mu. Też tak nie idzie, tak średnio wszystkim krajom idzie, bo teraz to będzie kraj, no taki mocny, w 100% nie jest, bo są nawet silniejsze kraje. I tu jeszcze przyjmują tych stron wszystkich. Teraz przychodzi do tej chwili, że będę zakończał ten filmik i porozmawiać z Wiktorem Superzio, czy biała flaga czy będzie dalej prowadzić wojnę. No bo, no i jakby co, to jest mój kraj, dokładnie Edora Polska. To jest mój kraj, jestem prezydentem tego kraju. No i na przykład właśnie się stanie takie coś, że teraz napiszę do Wiktora Superzio i zobaczymy, czy będzie chciał mieć ze mną sojusz i pomogę mu w tej wojnie i czy z innymi krajami, na przykład z Nanin krajem, Etiopia i z Islandią będzie chciał mieć sojusz, czy nie. I zobaczymy, więc ja na razie kończę ten filmik i dzięki za obejrzenie tego filmiku do końca. I teraz napiszę do Wiktora Superzio, czy biała flaga, czy dalej, bo mogą się skończyć, no nie powiem jak, czy dobrze, czy źle, ale zobaczy to, co powie. Więc na razie z wami żegnam, więc pa pa.